Dziś przywitam się z Wami po japońsku, a przynajmniej spróbuję. A zatem Ohayo, zabieram Was do prowincji Harima, gdzie będziecie odwiedzać tytułowy Biały Zamek, jego komnaty, ale też ogrody, a Wasi wojownicy potrenują na placach treningowych. Zacznę jednak od moich wrażeń z gry. Gotowi? W związku z tym, że mamy do czynienia z prostą, małą i szybką grą, to też ten materiał taki ma być. Aczkolwiek od razu zdradzę, że to małe pudełko skrywa całkiem sporą głębię rozgrywki, więc bez nudy zaczynam. Na plus to, co już od razu rzuca się w oczy, czyli pudełko. Prawda, że małe jak na obecne standardy? Dziś gry, które są znacznie mniejsze pod względem komponentów, lądują do większych pudeł, bo wtedy się lepiej sprzedają i nie ma znaczenia, że w środku jest samo powietrze. A tu proszę. Wypchane po brzegi i nie zajmuje niepotrzebnie cennego miejsca. Jakość wykonania w zasadzie nie pozostawia nic do życzenia, choć kości mogłyby być takie mniej zwykłe. Generalnie wszystkie komponenty są na wysokim poziomie, czy to eleganckie miple, czy urocze czaple, czy klimatyczne mosty, które na szczęście po złożeniu, mimo swojej wielkości, mieszczą się w tym małym pudełku. Wszystkie te elementy dodają nieco orientalnego klimatu, a no i ten znacznik rundy. Natomiast to, co najlepsze w tej grze, to intensywne myślenie wywołane przez mechanizmy wprawdzie nieodkrywcze, nieinnowacyjne, ale jednak zmuszające nas do nieustannej optymalizacji tego, co chcemy zrobić. Błędów ta gra nie wybacza. Czasu na ich naprawę nie ma. No to dobra, to zobaczmy, co zapewni mi biała kość. Wystawiając ją tutaj, zarobię dwie monety i będę mogła odpalić dwie powiązane akcje. Jedna zwiększy żelazo, a druga pozwoli wystawić dworzanina, ale może z innej kości da się wycisnąć coś więcej. Sprawdźmy więc czarną. Wystawiając ją na tym polu, nie zapłacę, ale też nie zyskam monet i uruchomię tylko jedną akcję ogrodnika. Gdzie jeszcze mogę ją wystawić? Tutaj. Zyskam monetę i też mam akcję ogrodnika, wprawdzie płatną, ale podniosę poziom żywności, której potrzebuję, aby wystawić ogrodnika. No brzmi ciekawiej. Tej ostatniej akcji nie biorę pod uwagę, bo jest najsłabsza, no to jeszcze sprawdzę kość czerwoną. Jak zabiorę najniższą wartość, to od razu podniosę sobie zasoby z latarni i mogę ją wystawić na przykład na pole tutaj. Dostanę za to monetę i zasoby ze studni, ale wolne mam też pole z akcją wojownika, a że mam sporo żelaza, to mogę wystawić go na trening, przez co uruchomię kolejne dwie akcje. O tak, tego chcę. A więc zabieram swojego wojownika na plac treningowy i dzięki temu zyskuję zasoby ze studni i mogę jeszcze wysłać ogrodnika. Zatem ściągam kolejnego mipla ze swojej planszy i tutaj następne wybory. Fajnie wystawić go na pole za 9 punktów zwycięstwa, ale no nie mam tyle żywności, więc pójdzie niżej na ogród za 7 punktów zwycięstwa i to pozwoli mi jeszcze uruchomić akcję dworzanina. No doskonale, bo mogę wystawić swój ostatni mipel do zamku, a więc mój dworzanin wędruje do bramy, a ponieważ mam perły, no to może od razu wejść do komnaty, a to oznacza, że zabiorę stąd kartę z akcjami. Poprzednią kartę akcji przesuwam na pole latarni i zyskam nową z nowymi akcjami. Teraz zobaczcie, warto będzie mi odpalać akcję z planszy posiadłości, bo zyskam no sporo zasobów i dodatkowo będę mogła wystawiać wojownika na treningi. Jak widzicie, znalezienie optymalnej kości do wybrania i optymalnego miejsca na jej umieszczenie, aby wywołać właśnie takie sekwencje działań, to właśnie clue całej gry, ta najlepsza jej część. Biały Zamek oferuje na całe szczęście kilka punktów interakcji. Decyzje dotyczące wyboru kości są tu kluczowe, no i czasem stawiały mnie przed interesującymi dylematami między osiągnięciem moich celów, a umożliwieniem kolejnemu graczowi korzystania z jeszcze lepszych opcji. Decydując się na niskie wartości kości dla akcji latarni, otwieram drogę dla gracza po mnie, zostawiając mu na tacy kości z wyższymi wynikami. No, coś za coś. Dodatkowo możesz umieścić swoją kostkę na już zajętym polu przez innego gracza, jednak pamiętaj, że koszt takiej akcji zależy od wartości kości leżącej na spodzie, a więc kładąc kość możesz utrudniać innym i zmuszać ich do ponoszenia wyższych kosztów za te akcje. Dodatkowo poprzez zbieranie kart z planszy, które determinują dostępne akcje, możemy celowo bądź nieumyślnie przeszkadzać innym graczom w realizacji ich strategii. Występuje tu też taki wyścig na trzy pola do komnaty Daimyo po bonusy i jeszcze coś, co może zaboleć współgraczy, zabierając ostatnią kość z mostka, pozbawiam ich ponownej aktywacji, ich ogrodników, no w moich rozgrywkach to działało. Na minus natomiast pierwsze strony instrukcji. Brak spisu komponentów powoduje, że poświęca się więcej czasu niż normalnie na rozgryzienie, o jakich kartach
komponentach autor tejże instrukcji mówi w części poświęconej przygotowaniu gry. Trzeba się mocno zastanawiać, czy to na pewno tak ma być. No, nie rozumiem trochę takiego zabiegu, zwłaszcza, że w dalszej części tej książeczki zasad jest już wszystko dobrze zobrazowane i wytłumaczone z dużą ilością pomocnych przykładów, fajnie obrazujących, co i jak powinno wyglądać. Grałam w tę grę w dwójkę i trójkę i za każdym razem grało mi się dobrze. W trójkę jest trochę ciekawiej ze względu na mechanikę zakrywania kości jedną na drugą, ale generalnie rozgrywki na dwie osoby też dostarczyły mi sporo satysfakcji. Cena za około 100 zł mamy całkiem wymagające euro, które daje dużą dozę kombinowania i wysilania szarych komórek, a tym samym daje to sporo satysfakcji z gry. Co ważne, to nie ma tu oszczędności na jakości z powodu niskiej ceny. Wszystko jest tak, jak być powinno. Jeśli chodzi o czas rozgrywki, to w trzy osoby wyszło nam trochę ponad godzinę, grając we dwoje wyszło jakieś 20 minut mniej, więc jest to bardzo dobry wynik jak na grę, gdzie często wytężamy swoje szare komórki. No wiadomo, że w grach, w których dosyć intensywnie uruchamia się te procesy myślowe w celu, wiecie, optymalizacji swoich ruchów, to jakieś przestoje zawsze będą się zdarzać i Biały Zamek nie jest tu wyjątkiem. Mimo to, biorąc pod uwagę ogólny czas trwania gry, czyli właśnie około godziny, to te przerwy są całkowicie i zrozumiałe, i jak najbardziej akceptowalne, przynajmniej przeze mnie. Zresztą w dużej mierze zależne jest to, z jakimi myślicielami wpadającymi w tak zwany paraliż decyzyjny gramy, a ja sama czasami wpadam, więc wierzcie mi, wiem, o czym mówię. Podsumowując, jak w przypadku wszystkich dobrych euro tego typu, jest tu wiele do zrobienia, wiele do przemyślenia i mało czasu na wykonanie tego wszystkiego. No tylko 9 tur, do tego mała ilość zasobów nie sprzyja, aby zrobić to wszystko dobrze, więc starasz się jak najlepiej przeanalizować, zoptymalizować, wycisnąć z każdego swojego ruchu jak najwięcej, nie popełniając błędów, jednocześnie mogąc zaszkodzić jak najbardziej innym. No mózg pracuje naprawdę na wysokich obrotach, ale jednocześnie jest to szybka gra. Zanim zaczniesz, to już kończysz i chcesz kolejną partię, aby się odegrać. Zdecydowanie polecam. Kolejna dobra gra teamu znanego z Czerwonej Katedry, ale aby była jasność, są gry, które angażują jeszcze bardziej nasze szare komórki, które też są właśnie oparte na mechanice dice placement, jak choćby Bitoku, które to no, cenię sobie wyżej. Jednak Biały Zamek ma zasadniczą zaletę. Jest szybki w rozgrywce, tłumaczeniu zasad, rozłożeniu i złożeniu, no i zajmuje mało miejsca. A teraz jeszcze zatrzymam Cię na chwilę, abyś lepiej zrozumiał, drogi widzu, moje wrażenia, no to zachęcam Cię do obejrzenia części z takim ogólnym wyjaśnieniem zasad tej gry. Rozgrywka w grę Biały Zamek trwa 3 rundy. W każdej rundzie gracze wykonują 3 tury, wybierając i zagrywając po jednej kości w każdej z tur. Zaczyna gracz, którego czapla stoi pierwsza, a kolejność wyboru akcji ma znaczenie. A zatem podczas tury wybierz jedną kość ze skrajnego lewego lub prawego pola dowolnego mostu, a następnie umieść ją na jednym z obszarów z symbolem kości na głównej planszy lub swojej planszetce. A dodam tylko, że po wybraniu kości przez gracza w jego turze, na skrajne pole na moście należy przesunąć kość ze środka kładki. Stanie się ona tym samym dostępna dla kolejnego gracza podczas jego tury. Jeśli gracie w 3 lub 4 osoby, możesz umieścić kość na innych kościach na głównej planszy, zmieniając tym samym wartość pola. Zatem po wybraniu pola, na którym położysz kość, zwróć uwagę, że wartość zarówno na kości, jak i na polu będzie miała znaczenie. Otóż jeśli wartość na umieszczanej kości jest większa od zakrywanej na polu, dostaniesz różnicę w monetach. Jeśli położysz kość o mniejszej wartości na pole o większej, musisz dopłacić ze swoich zasobów różnicę w monetach. Kiedy wartości są równe, żadne monety nie są zdobywane ani płacone. Po umieszczeniu kości wykonaj przypisane akcje zgodnie z jej kolorem. A więc w tym przykładzie zwiększysz swój poziom żelaza oraz wykonasz akcję latarni, czyli podniesiesz poziom żywności oraz perły, oznaczając to na swoich torach zasobów. Ale już wybierając taką akcję, będziesz musiał zapłacić jedną pieczęcią daimyo, aby móc wykonać akcję wojownika. I skoro przy wojowniku jestem, to od razu pokażę Ci, na czym akcja wojownika polega. A zatem wybierasz skrajnego od lewej nipla wojownika ze swojej planszy posiadłości i umieszczasz na jednym z trzech placów treningowych. Za obecność na każdym musisz zapłacić żelazem. Następnie wykonujesz akcje przypisane do tego pola. W tym wypadku możesz wykonać dowolną akcję z planszy głównej, przypisaną do czarnej kości. W tym przykładzie wybiorę akcję zapewniającą jedną monetę oraz skorzystanie z akcji studni. No to idźmy do studni. To pole na dole planszy, na które możesz położyć kość w swojej turze. Zawsze zapewni Ci ono jeden żeton daimyo oraz dwa losowe zasoby, w tym przykładzie to moneta oraz perła.
Poza polami w komnatach oraz polem studni u dołu planszy są też pola poza murami, niepowiązane z żadnym kolorem kości. Umieszczając kość na którymś z nich, możesz wykonać dwie akcje z trzech dostępnych, czyli ogrodnika, dworzanina i wojownika. Akcję wojownika już znasz, a zatem akcja ogrodnika pozwoli umieścić mipla Twojego ogrodnika z planszy posiadłości na wybranej karcie ogrodu, gdzie nie ma innego ogrodnika z Twojego klanu. Tutaj należy zapłacić żywnością i można wykonać przypisaną akcję. Akcję dworzanina możesz wykonać na dwa sposoby. Wystawiając swój pionek dworzanina ściągnięty z planszy posiadłości na pole przy bramie do zamku, za co zapłacisz dwie monety. Ale zamiast tego lub dodatkowo możesz przesunąć swojego dworzanina, który stoi już przy bramie bądź też znajduje się w zamku, na kolejny poziom. Aby Twój dworzanin wspiął się na pierwszy lub drugi poziom zamku, musisz zapłacić odpowiednio 2 lub 5 pereł. Kiedy dworzanin dotrze do komnaty na pierwszym lub drugim piętrze zamku, bierzesz kartę akcji ze swojej planszy posiadłości, odwracasz ją i kładziesz w obszarze latarni tak, aby były widoczne symbole zasobów. Następnie zabierasz kartę z komnaty, do której dotarł Twój dworzanin i kładziesz ją na swojej planszy. Teraz możesz wykonać akcję z tej karty na białym tle. Gdy Twój dworzanin dojdzie na szczyt, czyli do trzeciego piętra zamku, wchodzi do komnaty daimyo na niezajęte pole na karcie, a następnie zdobywa nagrodę latarni i korzyść z zajętego właśnie pola. Wracając do posiadłości, zauważyłeś już pewnie, że na planszy posiadłości również są pola na kości. Kładąc tutaj kość, najlepiej gdy ma ona wartość 6, bo mimo iż nie zyskasz pieniędzy, nie będziesz musiał też ich płacić. Zdobywasz wszystkie widoczne nagrody z wybranego rzędu, a jeśli posiadasz kartę akcji, możesz wykonać przypisaną akcję lub zdobyć kolejną korzyść. A zatem jak widzisz, im więcej Twoich dworzan, ogrodników czy wojowników wyślesz ze swojej posiadłości na zamek, treningi czy do ogrodów, tym więcej korzyści Ci to zapewni podczas akcji z planszy posiadłości. Ale moi drodzy, czas nagli, a skoro o nim mowa, omówię krótko tor upływu czasu. Aby Twój znacznik wpływu mógł przesuwać się tutaj i zdobywać kolejne poziomy, musisz opłacać to przekraczając punkty graniczne i wydając pieczęcie daimyo. Możesz zdobyć je chociażby w studni. Na koniec gry otrzymasz tyle punktów, ile wynika to z pozycji Twojego znacznika na tym torze. Każda z trzech rund w grze Biały Zamek zakończy się, gdy na wszystkich trzech mostach pozostaną łącznie 3 kości. Inaczej mówiąc, każdy z graczy wystawi w swoich turach 3 kości na pola akcji. Kiedy skończy się runda, należy jeszcze aktywować ogrodników, którzy znajdują się na kartach ogrodów, o ile na moście nad nimi znajduje się co najmniej 1 kość. Następnie zaktualizuj kolejność tury. Pierwszym graczem zostaje ten, którego znacznik wpływu jest pierwszy bądź górny na torze z czaplami. Rzuć od nowa wszystkimi kośćmi i ustaw je od najniższego wyniku od lewej rosnąco do prawej strony na każdym mostku. I tak oto możesz rozpoczynać nową rundę. A ja teraz rozpocznę już zakończenie, bo z pewnością pragniesz dowiedzieć się, za co zdobywasz punkty zwycięstwa w tej grze. Jak wspomniałam już wcześniej, zdobędziesz je z toru upływu czasu. Obecność Twoich dworzan na zamku również Ci je zapewni, podobnie jak wojowników na placach treningowych oraz ogrodników na kartach ogrodów. Zawsze oznaczone jest to symbolami złotych wachlarzy. Na koniec dodasz też punkty za zasoby, jakie Ci zostały, a po zsumowaniu całości gracz z najwyższym wynikiem wygrywa. Teraz już czas na sayonara! Dziękuję bardzo za obejrzenie. Jeśli Ci się spodobało, będę bardzo wdzięczna za zostawienie kciuka w górę. Do zobaczenia w następnym nagraniu.